rozpoczęta, na ile się dało w maju, kapliczka, która stanie, daj Boże, na cześć Matki Najświętszej przed domem, by była znakiem, co to jest za dom i jak Matka Najświętsza zapraszała tutaj tych wszystkich, którzy chcą się wyrywać z okow posoborowia i z okupacji posoborowców. Pod okupacją są budynki, instytucje, ale też konkretne dusze. Kapliczka i te wszystkie znaki wobec Matki Najświętszej, by z tego miejsca łaska spływała dla dusz, które tutaj przybywają, żeby do wiary katolickiej przyjść, do wiary katolickiej wracać. Dogłoszę jeszcze też radość, że tak jak przed figurką mówiłem, że taki rzut na taśmę w maju jeszcze czcigodnych państwa i tutaj mamy i małe Antoniny, chwała Panu, że jeszcze w maju tutaj przybywacie. Myślałem, że już w czerwcu na tę okazję będzie na tyle tutaj gotowe, żeby było tabernakulum, że wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, w monstrancji, żeby na ten sposób śpiewać litanie. No, daj Boże, będzie ziści się za rok. Do tutaj 1 czerwca i imienin szanownego Pana, to już chyba nie tylko ja, ale wielu z nas jest w stanie przekonać, że Pan Jakub, może dlatego, że ze szkołą miał w jakiś sposób, nie narzucał się za bardzo w szkole, więc nie zdążył być przez szkolnictwo to państwowe, jeszcze socjalistyczne, zdemoralizowany i ogłupiony i zachował zdolność rozsądnego myślenia, a to się bierze z realizacji przykazań Bożych, które w Piśmie Świętym zaczynają się Szema Izrael, słuchaj Izraelu, i później dopiero mamy dekalog. Pan Jakub posiadł był rzadką dziś umiejętność słuchania ze zrozumieniem, co nie jest takie w ogóle powszechne. Wielu ludzi, którzy pokończyli szkoły podstawowe, średnie i studia, ma trudność słuchać ze zrozumieniem. Pan Jakub tę zdolność posiadł, praktykuje ją. Więc na pewno z katechizmu Pan Jakub zapamiętał sobie tę stronę i będzie pamiętał czcigodnym wiernym. Jak ktoś chce dobrze Panu Jakubowi życzyć i życzy, to samych życzeń jest tyle, co dla człowieka siano. Nie jemy siana. No z życzeń to jest, no, okazałeś mi życzliwość. Natomiast z modlitwy już inaczej. Jak ktoś dobrze Panu Ministrantowi życzy, to jutro na mszę świętą, jak tylko może, przybiegnie. Komunię świętą przyjmie. Ja ponieważ odprawiam msze święte gregoriańskie cały czas jeszcze, tą mszę świętą tam z tytułu imienin mam gdzieś zapisaną na późniejszy czas, ale jutro też do modlitwy różańcowej intencje Pana będę powierzać i komunię świętą też w intencji czcigodnego Pana Ministranta przyjmę. Niech Pan Bóg czcigodnym wiernym błogosławił.